Pływy kajakowe zyskują na popularności, zwłaszcza gdy pod nosem jest przystań miejska z możliwością darmowego wypożyczenia sprzętu. Z takiej okazji skorzystali uczestnicy rajdu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Łarpia we współpracy z klubem Samarama i polickim Osirem. Na starcie stawiło się 20 załóg. Przed wycieczką należało przygotować sprzęt i niezbędne wyposażenie. Bezpieczeństwo uczestników to kwestia najważniejsza, szczególnie tych kilkuletnich i niedoświadczonych. Wypoczynek w kajaku to wypoczynek aktywny. Podczas wiosłowania pracują mięśnie pleców, grzbietu, ramion i brzucha. Godzina wiosłowania w zależności od intensywności wysiłku to nawet 400 spalonych kalorii. Spływy to rozrywka dla osób w każdym wieku. Rzeka zmienia się na różnych odcinkach i o każdej porze roku wygląda inaczej. Cieszymy się, że jest nadal zainteresowanie rzeką Łarpią, mimo że jest bardzo płytka, mimo że rzęsa wodna porosła ją bardzo mocno, ale to skutek ciepłoty. Płynąc kajakiem, uczestnicy obserwowali roślinność, owady ukryte w przybrzeżnych szuwarach i zwierzęta, głównie żurawie, kaczki i łabędzie. W wodzie można było zobaczyć młody narybek i usłyszeć pluśnięcie całkiem sporych okazów. Na zakończenie rajdu tradycyjnie rozpalono ognisko.